Hitler Uscher z Będzina, Glaser Henia z Będzina, Glezner Mordechaj, Warszawa, Gluklisz Hans Sosnowiec, Isaj Alfred Kolonia, Isaj Walter Kolonia, Isaj Adelsberger Sophie Norymberga. Nazywam się Monika Maniewska, pracuję w Instytucie Pileckiego. W roku 2018 usłyszałam o właśnie działalności Grupy Berneńskiej, że to była niesamowita akcja, że wystawiano nielegalne paszporty latynoamerykańskie, przede wszystkim Paragwaju, i że to Polacy wypełniali swoją ręką te dane osobowe na tych paszportach. Dane osób, które potrzebowały tej pomocy, dostarczały organizacje żydowskie. To one miały kontakt na terenach okupowanej Polski i w ogóle Europy. I wiedziały, komu trzeba pomóc. Chaim Eis, ultraortodoksyjny Żyd, Abraham Silberschein, z kolei syjonista, i oni współpracowali na dodatek z Polakami. To jest tak niesamowite. W Nowym Jorku poznaliśmy córkę ocalonej na paszporcie. Ona miała wtedy 8 lat i na tym paszporcie widnieje jako ta 8-letnia dziewczynka. Opowiedziała historię Heinza Lichtensterna, ojca, i właśnie to jest w ogóle niesamowita historia, bo Heinz Lichtenstern użył swego paszportu aż 3 razy w swoim życiu. Pierwszy raz, jak był w obozie Westerbork razem z całą rodziną i dowiedział się, że jest przeznaczonych do transportu, to był transport EK z Westerborgu, to był ostatni transport do Auschwitz. Pożegnał się, to bardzo taka poruszająca historia, no i poszedł na tą rampę, ale jeden z jego kolegów, czy tam współwięźniów, zwrócił mu uwagę: ale czemu ty tego paszportu nie pokazujesz, tak? Przecież masz ten paszport paragwajski. No i w tym momencie jednemu z tam z Niemców pokazał ten paszport i został wycofany. No z tego transportu, tak? Potem okazało się właśnie, że to był ostatni transport do Auschwitz. W oczach Niemców obywatel kraju, który nie jest w czasie wojny z Niemcami, był po prostu obcokrajowcem i oni traktowali go lepiej. Przesyłali te osoby do obozów internowania. Nazywam się Wojciech Płosa, jestem kierownikiem archiwum w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Początkowo właściwie cała ta akcja miała się koncentrować na tych Żydach, którzy się znaleźli pod okupacją sowiecką i chcieli się stamtąd wydostać. Wtedy przyszedł tej grupie do głowy taki pomysł, że można byłoby spróbować zrobić to w ten sposób, żeby na podstawie tych list z dostarczonymi nazwiskami, a także na podstawie zdjęć, które by te osoby były w stanie dostarczyć, przesłać w jakiś sposób do Szwajcarii, żeby na tej podstawie można było wystawiać fałszywe paszporty państw neutralnych. Wybór padł właśnie na państwa głównie Ameryki Łacińskiej, ponieważ one oczywiście w tym czasie, to znaczy na początku II wojny światowej, były państwami neutralnymi, nie były stroną walczącą. I tutaj pojawiła się też postać Hilliego, który był konsulem honorowym Paragwaju w Szwajcarii. I to on dostarczał nie za darmo formularze paszportów paragwajskich, które były wypełniane właśnie na podstawie tych danych, jakie ci ludzie, ci Żydzi spod okupacji hitlerowskiej przysyłali do Chaima Eisa. Do Chaima Eisa została przesłana informacja z nazwiskami sierot żydowskich z domu dziecka przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Zapytaniem, czy można byłoby coś dla tych dzieci zrobić. To jest lista 16 nazwisk. Grylak, Goldberg, Klein, Lewin, Kozłowski, Rawicz, Rynski, Schneier. To nie tylko Chaim Eis, tak? Drugą osobą to był z kolei Abraham Silberschein, który mieszkał w Genewie. On też zaangażował się bardzo w działalność pomocową. On stworzył taki komitet Reliko, mający na celu generalnie pomoc Żydom. W jego archiwum w ogóle jest przechowywane w Instytucie Yad Vashem,
znaleźliśmy najwięcej tej dokumentacji dotyczących akcji paszportowej. To tam znaleźliśmy jego odręczne listy z nazwiskami, do komu paszport wystawiono, jaki typ paszportu. Na początku bardzo ciężko było rozszyfrować, no bo to są takie odręczne notatki, jakieś cyferki P102 i tym podobne. Nie wiedzieliśmy, co to znaczy, aż przeglądając tę spuściznę, znaleźliśmy jego instrukcję do rozszyfrowania. Cała po niemiecku, napisana na maszynie, informacje, że tam P od 1 do 999 to znaczy, że paszport paragwajski, a tam P od 1000 do w górę to tam paszport honduraski albo certyfikat, bo były dwa poświadczenia obywatelstwa, certyfikat. Było w języku niemieckim i mówiło o tym, że dana osoba, imię, nazwisko, jest po prostu obywatelem kraju Paragwaju. I jak już Abraham Silberschein, czy od niego Polacy otrzymywali te zdjęcia i dokładne dane osobowe, mogli wypełnić paszport właśnie na te dane, dlatego one nie były fałszywe, tylko jak najbardziej prawdziwe, i wkleić zdjęcie. Jeżeli chodzi o Chaima Eisa, to Chaim Eis niestety zmarł w trakcie trwania akcji paszportowej, ale co ważne, jeszcze kiedy był schorowany i był w szpitalu, on jeszcze ciągle z tego łóżka szpitalnego wysyłał korespondencję mającą na celu zapewnić jakby bezpieczeństwo osób, które tego potrzebują. I archiwum Eisa było przechowywane u jego rodziny na strychu po prostu i zostało pozyskane. Tam znaleźliśmy paszporty, których wcześniej nie widzieliśmy, osoby ze zdjęciami, które prawdopodobnie nie otrzymały paszportu, ale miały go dostać. Niestety to są zdjęcia, które zostały znalezione właśnie w archiwum Eisa, a jako że Eis zmarł w trakcie trwania akcji, no to prawdopodobnie nie udało mu się wytworzyć tych dokumentów na te osoby. Wszystkie pocztówki z getta wysyłane, te prośby o pomoc, więc tej korespondencji między Chaimem Eisem a gettem warszawskim jest bardzo dużo. W ogóle archiwum Eisa zostało dość niedawno temu, bo w 2019 roku, a potem druga część w 2020 roku pozyskane. Jest teraz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak, to jest taki krótki list, potwierdzenie tego, że pani Rachel Birenhak córka Marta nie otrzymały możliwość legitymowania się obywatelstwem paragwajskim, czekają na dosłanie tych paszportów. Paszport zresztą się zachował właśnie wśród tych 11, jakie mamy. Pisany w języku niemieckim z 17 września 1943 roku. Obie kobiety były wtedy przetrzymywane w obozie dla Żydów w Westerbork w Holandii. Ihr Schreiben vom Dezember habe ich erhalten. Es freut mich sehr, dass ich und meine Tochter Marta die paraguayische Staatsangehörigkeit erlangen haben. I to jest potwierdzenie właśnie tego, że ta akcja była prowadzona skutecznie. To prośba ze strony Ministerstwa Kultury, żeby udać się do Zurichu i sprawdzić autentyczność dokumentów, które spadkobiercy, najprawdopodobniej Chaim Eisa, mają do zaoferowania. Było 11 oryginalnych paszportów, jeden bardzo mocno zniszczony, i to był chronologicznie, jak ustalono, pierwszy w ogóle wystawiony paszport paragwajski w tej akcji. I tu też była taka decyzja, że one będą przechowywane w naszym archiwum. Chaim Eis wyjechał już w 1901 roku do Szwajcarii. Był kupcem. Jako dziecko to był planowany, że zostanie rabinem, więc był tak mocno religijny. No, takie normalne życie prowadził. I tam poznał prawdopodobnie Aleksandra Ładosia i całe wszystkich członków poselstwa. 22 listopada udało nam się odsłonić tablicę upamiętniającą Chaima Eisa w miejscu jego urodzenia, znaczy w Ustrzykach Dolnych, ale na terenie dawnej synagogi. Dzisiaj zebraliśmy się, żeby zostawić tutaj w Ustrzykach Dolnych ślad pamięci po człowieku odważnym. Dziękuję bardzo. Wojciech Domiszewski, dyrektor Powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych. Urodził się w Ustrzykach
dzisiaj określiliśmy, że był Szczeczeninem, prawda? Byśmy tak powiedzieli. W jego rodzinie było 11 dzieci. Z okresu dzieciństwa niestety żadne z nich nie przeżyło. Nie wiem, czy pani wie, ale na przykład imię Chaim oznacza życie. To jest bardzo takie symboliczne znaczenie. Ludzie dzisiaj szukają wszystkiego w internecie i wpisując, no nie wiem, dane swojej rodziny, nagle okazuje się, że ta rodzina była na liście Ładosia, jest wpisana, no i się do nas odzywają i w taki sposób dostajemy różne dokumenty znalezione zupełnie, no, gdzieś tam w szafie, tak? Ja nie mówię, że ja dostaję codziennie maila od jakiejś osoby, która nigdy nie słyszała o grupie Ładosia, ale rzeczywiście często mi się zdarza, że ktoś mi pisze, że cześć, mam paszport peruwiański, moja rodzina miała paszport. Ja nigdy nie wiedziałam, że w Szwajcarii w ogóle jacyś polscy dyplomaci razem z organizacjami żydowskimi stworzyli ten paszport i że to była nielegalna działalność. Więc to jest no, bardzo ważne, tak? Bo oni też dowiadują się czegoś więcej o swojej historii, no i dowiadują się przede wszystkim, kto tak naprawdę ich ratował. Bursztyn Hinda Haya z Będzina. Buterman z domu Laufer Frida. Suzy Lora z Wrocławia. Katz Hans z Rotterdamu. Chmielnicka Estera z Będzina. Paszporty dawały jakąś szansę. Przede wszystkim nie trafiali do obozów zagłady.